Czy wiesz, jak narodził się Dzień Kobiet? Pierwszy Dzień Kobiet obchodzono 28 lutego 1909 roku w USA z inicjatywy Socjalistycznej Partii Ameryki. Ten sam rok, Nowy Jork, tysiące kobiet wychodzi na ulicę, protestując przeciwko wyczerpującej pracy i niskim płacom. Ich odwaga staje się iskrą, która rozpala światowy ruch. W 1910 roku w Kopenhadze ustanowiono Międzynarodowy Dzień Kobiet. Rok później fala strajków ogarnia cały świat. Kobiety z różnych krajów jednoczą się w walce o swoje prawa. Domagają się godziwych warunków pracy, prawa do głosu i równego traktowania. W Polsce pierwsze obchody odbyły się 24 marca 1924 roku. W niektórych krajach, na przykład w Chinach, Rosji i Wietnamie, Dzień Kobiet jest dniem wolnym od pracy. Kobiety inspirują nas swoją siłą, determinacją i kreatywnością. Niech ten dzień będzie okazją do docenienia ich wkładu w nasze życie. Kobiety, co my byśmy bez was zrobili? Z babą źle. A bez baby? Jeszcze gorzej.